dyrektor kultury, zarówno właśnie radny powiatu i tam mamy Karolinę Piciel. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest prawomocna. Obecny jest 13 rad, 12 radnych. Prawdopodobnie dobrze w trakcie sesji, jeden radny będzie nieobecny, usprawiedliwiony. Na sekretarzu, jeżeli obrad proponuje radnego pana Maciosia, to jest zatem aby radny pan Maciosia, jako sekretarz rządu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Sekretarz obrad został wybrany, radny Jan Maciosia. Przyznam może porządek dzisiejszych obrad. Punkt 2. Przyjęcie protokołu z uprzedniej sesji. Czycie się sprawozdanie z punktu wykonania obrad i działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych radnych spraw. Punkt 4. Informacja przewodniczącego rady przewodniczącej komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesjami. Punkt 5. Informacja o realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2015 roku. I punkt 6. Podjęcie uchwał 97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 98 w sprawie zmian w letnich prognozach finansowych na 2015-2018 i 99 przyjęcie sprawozdania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poświęceniu na 2014 roku. W punkcie 8 zapytania wniosku i oświadczenia rad. Radny Gminy Wyznamy, że były porządne poprawki. Widzę, proponuję wnieść uchwałę nr 100. Była ta uchwała omawiana na sesjach, na sesji tylko jeszcze nie była w punkcie obrad, bo nie do końca gdzieś miała być skoordynowana. Jest to uchwała. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji na pracę konserwatorów. To jest tak, aby ta uchwała nas nie może być pokazana przez strony. Dziękuję. Te przeciwne, nie widzę, gdzie się trzymamy. Dziękuję wraz z uchwałą nr 100. Przechodzimy do punktu drugiego. Przejście do punktu poprzedniej sesji. Kto pyta, jak zawsze był zgodny na budżecie gminy oraz duże rady. Czy są pytania? Nie widzę, jak pyta przejście do punktu poprzedniej sesji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Te przeciwne, nie widzę, gdzie się trzymamy. Nie widzę. Przejdźmy do protokół poprzedniej sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z budżetu wykonania uchwał Rady Działalności w okresie międzysesyjnym. Szanowny Szanowni, sprawozdanie PISA obejmuje okres działalności międzysesyjnej od 24 lipca do 21 sierpnia 2015 roku. Nie mam do tego dużo. Pokrótce, 29 lipca podpisanie aktu notarialnego kancelarii notarialnej zamiennej na nabycie gruntu od państwa Czorni. To jest ta końcówka parkingu przy cmentarzu Szczebli. Tam jest nieodwołowana sprawa śmierci. W zeszłym roku sprawy były prowadzone, jeśli chodzi o rozmowy. W tym roku została już ta sprawa sfinalizowana aktem notarialnym. 5 sierpnia posiedzenie zarządu Stowarzyszenia LIDER Leśna Kraina Śląska. Spotkanie, posiedzenie zarządu miało miejsce z Wrocławica. 18 sierpnia spotkałem się z geologiem w sprawie możliwości zagospodarowania gruntów, a właściwie potencjalnych kopalin do środowisk eksploatacyjnych byłego służby geologicznego w Cieszowej. To jest może temat nowy, który na pewno będzie musiał być jeszcze poruszony, bo tego takiego słowa zdać nie można. Ja może na razie powiem radę tylko tyle, że spotkanie miał na miejscu, znaczy w Urzędzie Gminy oraz tą wizytację w terenie miałem generalnie na celu przesądowania, czy z tego byłego już użytku w części oczywiście, bo nie do wszystkiego, istnieje możliwość dalej pozyskiwania jakichś materiałów, które mogłyby być po sprzedaży, oczywiście źródłem dochodu naszej gminy. Generalnie rzecz biorąc, spotkanie zakończyło się takimi ogólnymi wnioskami, łatwymi chyba zresztą do przewidzenia. Geolog stwierdził, że z tego co on ci powierzchni, to jest tam jakaś możliwość, ale ten grunt jest bardzo zmieniony, bo
aktów obowiązkowych, spokójczych tak zwanych, i to są takie nieregularne hałdy, można powiedzieć, zrozucone po całym obiekcie. No i z drugiej strony na pewno jest jeszcze ten grunt rodzinny, który jest podjęty. A więc po pierwsze to decyzja, czy będziemy się dalej angażować w te roboty, po drugie, żeby rzeczywiście wiedzieć, co tam może być, trzeba by zrobić odwierty geologiczne i na zasadzie takich odwiertów stwierdzić syni potencjalnych złóż. Ponieważ w tym roku zawarto już pieniędzy na takie rzeczy nie ma, więc sprawa, jak powiedzieć, jest zawieszenie i myślę, że jesienią tego roku, ewentualnie w przyszłym roku, można by na ten temat prowadzić dalej rozmowy, tylko podejść decyzję. I 19 sierpnia było spotkanie sadowe, spotkanie robocze poświęcone organizacji dożonych powiatowych sadowych. W tym czasie wydano 15 zarządzeń wydanych. Wszystkim się bardzo proszę. Proszę. Panie Przewodniczący, Burmistrzu, nie wiem, bo stronka z ulicy Wazowskiej w stronę Lasu Dąbrowej, tam są jeszcze pokłady, tak? Tak, to znaczy, Szanowna Rado, ten teren, jak wiemy, mamy już zdjęty już w geologicznym, po większej części oczywiście, bo można powiedzieć, że 2/3 gdzieś zdjęte, czy tak dalej użytkiem, więc to, co jest użytkiem, nie wchodzi w grę jakiekolwiek tam zmiany ruchy, ponieważ użytek ekologiczny w takich form działalności eksploatacyjnej jest brany. Natomiast to, co jest poza, to i owszem tak. Tylko, że generalnie rzecz biorąc, o co tym wszystkim chodzi? No jeżeli to będą prace, nazwijmy je typowo rozbiórkowe, bo tu, żeby zrozumieć, o co chodzi, to trzeba by wejść w obszar prawa budowlanego, które stanowi mniej więcej w ten sposób, że i prawa geologicznego, jeżeli coś jest budowlą, a w świetle prawa budowlanego, to nazwijmy je hałdy, bo to tak chyba trzeba nazwać tych pokluczy, to są obiektami budowlanymi, nie można zabierać ten materiał w sposób rozbiórkowy, jeśli można tak obrazowo powiedzieć. Nie potrzeba do tego większej dokumentacji, tylko trzeba to, można to rozbierać na zasadzie coś podobnego, jakbyśmy rozbierali dom, aczkolwiek materia, który się porusza, zupełnie dom nie przypomina, ale tak mniej więcej stanowi prawo. Natomiast to, co jest w ziemi, z jakimś pokładem naturalnym, to już podlega prawu geologicznemu i wtedy trzeba prowadzić roboty, znów jakkolwiek to brzmi, roboty kopalniane, to się formalnie nazywa kopalnią. Sami rozumiemy, że to słowo chyba nie jest do końca adekwatne w potocznym tego słowa rozumieniu. A zatem trzeba by wybrać którąś z dróg. No my wspólnie po oględzinach tego terenu doszliśmy wspólnie do wniosku, że jeżeli cokolwiek tam robić, to jednak kopać i na zasadzie prawa geologicznego, na zasadzie kopalni, ponieważ kopalnie są tak rozmyte, że obliczenie jakiejkolwiek mniejszości nastąpi na skończy dużo kłopotów. To po prostu nam się nie będzie opłacało. Czy opłacać, to się może opłacać, ale to trudności jest rozliczenie takiej eksploatacji. Więc najprościej byłoby jednak oszacować potencjalne złoża, oszacować to, co tam jest i dopiero wtedy, jak będziemy wiedzieli, co tam mamy, no to możemy podjąć naszą decyzję, czy będziemy te złoża dalej eksploatować w ten czy inny sposób, czy też od tego odstąpimy, bo stwierdzimy, że to jest zwyczajnie nieopłacalne. Także to jest początkowe stanie, no oczywiście to jest jeden z kierunków zagospodarowania tej rzeźbiorni, bo można oczywiście zagospodarować to jeszcze na inne sposoby. Niemniej jednak w przypadku, kiedy szykuje nam się budowa autostrady, tutaj mamy na myśli ten węzeł, woźniki, kierownice, na pewno firmy będą zainteresowane, żeby nabyć takie kruszywa, takie materiały w celu budowy autostrady. Może jest to jeden z adekwatnych kierunków eksploatacji tego terenu. No, decyzja musiałaby jakaś zapaść, ale tak jak wcześniej powiedziałem, z uwagi na to, że w tej chwili nie zarządzamy środki, to musimy po prostu ruszyć w czasie. Tak to generalnie wygląda. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę o pytania. Tam było spotkanie Gminy Leśna Kraina Śląska z Wrocławicy. Czy tam były jakieś pogody, czy po prostu jakieś tam nie wiem, było różne materiały. Generalnie rzecz biorąc, znaczy,
tu na razie, Szanowna Rada, jest taki też obraz sytuacji w naszej krainie, w grupie naszej lider, że my z jednej strony mamy już te pierwsze podstawowe etapy zawiązania tego stowarzyszenia za sobą, bo stowarzyszenie, które właśnie się tak nazywa Leśna Kraina Śląska, jest już zawiązane, władze są zawiązane, siedziba jest ustalona, te wszystkie sprawy, konto, banki i tak dalej są załatwione. Niemniej jednak to jest ten wstęp, który można było powiedzieć najprościej było zrobić, chociaż nie do końca tak. Natomiast przed grupą lider, przed naszym stowarzyszeniem są kolejne ważne etapy pracy. Najważniejsze z nich to jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju, taki programowy dokument tego stowarzyszenia, w oparciu o które ono będzie działało, w oparciu o które zostanie, mam nadzieję, zaakceptowane i zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski jako stowarzyszenie, które może przekazywać środki pochodzące z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszaru naszych gmin zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, na przypomnienie to 16 gmin naszych okolicznych powiatów. Więc jest dużo spraw związanych właśnie z tworzeniem tej lokalnej strategii rozwoju. Została nam tam jeszcze jedna sprawa personalna do ustalenia. Mam nadzieję, że ona się wyjaśni już definitywnie 31 sierpnia na spotkaniu kolejnym zarządu, tym razem się będzie Kilkowica. No i bieżąca kontrola, bieżący nadzór nad tym, co tam się dzieje. To są już takie, można powiedzieć, typowe sprawy zarządcze administracyjne. Dla obrazu, no, mamy nadzieję, że te wszystkie sprawy strategii idą dobrze, że tę strategię utworzymy, że ta strategia jest zatwierdzona. Jeszcze krócej mówiąc, do końca tego roku powinny być te wszystkie sprawy statusowe związane z Urzędem Marszałkowskim pozałatwiane, najpóźniej do wiosny przyszłego roku. No i pytanie, kiedy wystartuje program LIDER, bo to jest chyba tak nazywać, że ciekawe, bo w ramach tego programu, w ramach konkursów związanych z tym programem, można realizować różne ciekawe inwestycje bądź spotkania. Z tego poprzedniego wydania, którego nie było jeszcze na Ukrainie, to jest też Górnego Śląska, to mamy m.in. lekarstwo specjalne i wiele takich imprez okolicznościowych. Także mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i że wiosną będzie też można więcej powiedzieć już o konkretnych działaniach. Dziękuję. Nasze pytania widzę, przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych obrad. Punktu 4. Informacja Przewodniczącego Rady Przewodniczącej Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesjami. Proszę moją informację przeczytam. 9 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie wicemarszałka Województwa Śląskiego z Państwem Dąbrową. Spotkanie z marszałkiem przyjęło rozmowę o możliwości kolejnych remontów w ciągu drogi 906, a wiemy, że spotkanie było się w miejscowości Sadów. Spotkanie uczestniczył pan wójt, uczestniczył pan radny Szybyła oraz dwóch mieszkańców Sadowa oraz w miejscowości pan Janusz Kita poznamy. Po spotkaniu niego się odbyło na zewnątrz w Chicago. Mówiliśmy właśnie tutaj, tak jak wspomniałem z marszałkiem, dalsze remonty na drodze 906, bo jak wiemy, nasza droga 906 nie zakwalifikowała się do tych remontów, do tych generalnych remontów, jak to się pan wiecie nazywa, tych programów. To są programy już unijne, te tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli ZIT, takie ma też ZIT-u. Nie weszła właśnie ta droga do tego ZIT-u, któreśmy poinformowali nasza obroty, a więc będziemy tylko jedynie polegać na środkach bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego, któreśmy właśnie przedstawili marszałkowi, oczywiście przy okazji się przedstawili, że chcemy budować pomoc przy budowie chodnika w Koszyncinie. Na razie ta część od ulicy skrzyżowania z Powstańców do koniec zależowania w kierunku Lublińca. Jak wiemy, już pierwsza część chyba, to pan może powie, została już zaakceptowana, pierwszy etap tego chodnika. No i tak właśnie te sprawy, czego tego dotyczyły. Pan marszałek wyraził chęć współpracy i oczywiście pomoc. Prosił o monitorowanie, co się na tej drodze dzieje. Następnie odbyłem spotkanie z dyrektorem GOS-u w obecności pana Janisza w sprawie wykonania dodatkowych robót. Jak wiemy, w trakcie tego drugiego etapu na GOS-ie tam powstała taka sytuacja, że po prostu trzeba było w prosty sposób powiedziawszy
zmienić konstrukcję stropu w tej części, ale mamy szklok, potem schodzi szklok, a w tej części pomocniczy. Tam jest cała ta część będzie użytkowa. Dlatego, że strop nie był, w projekcie nie był taki, jak powinien być. Trzeba było go wzmocnić stalą, pod butów, takimi dzielnicami. I to właśnie tam, żeśmy to tam umówili. Środki na to chwilę nie potrzebujemy, bo te środki mamy. Ucieczne już odwarantowane, bo tam żeśmy po prostu już przewidzieli, że takie roboty na pewno będą do wykonania i okazało się, że są. Mówiliśmy wtedy też również możliwość szybszego otwarcia tego basenu, który został później pan Wójt też również był u pana dyrektora, wiem, że w następnych dniach. Wyjaśnijmy sobie, że tak, że przede wszystkim to, cośmy ustalili wtedy na komisji, że ta droga dojazdowa nie będzie wykonana, bo po pierwsze nie było wykonawcy, podwykonawcy. Tam firma, wiadomo, nie ma takiej firmy, która wykonuje tak zwane roboty drukarskie. Zwróciła się do naszych przedsiębiorców, ale nasi przedsiębiorcy okazali się drożsi niż w kosztorysie. Oni praktycznie, mimo tylu tysiącach metrów kwadratowych do wykonania, nasza firma żadna nie, przynajmniej te 5 zł nie opuściła zgodnie z kosztorysem i później powstał problem, że czas. Do tego czasu jeszcze ta droga nie jest wykonana, prawdopodobnie to będzie w miesiącu wrześniu, już po zakończeniu wszystkich innych robót. W tej chwili nie przeszkadza. W lipcu brałem udział na konferencji w sprawie wdrożenia nowego programu regionalnego PROW dla województwa śląskiego. Tutaj zostały omówione po kolei programy, jakie będą wdrażane. Z tego, co nam przekazywano, pierwszym takim programem dla nas, może którym jesteśmy zainteresowani, to będzie w pierwszej kolejności wdrażany, to będzie budowa dróg lokalnych. I tu mam takie jeszcze obszary, co na następnym punkcie to będzie. Te praktycznie tutaj wnioski, znaczy ten program ma zostać wdrożony jeszcze w tym roku. To jest mocne parcie, żeby jak najszybciej. Przekażę taką informację, co jest w ogóle. Także tutaj musimy być przygotowani, żeby mieć przede wszystkim, jeżeli ma, żeby typować te drogi, to jak wiemy, przed od dalszego tego. Na gminie przypada 2 miliony złotych na budowę dróg lokalnych. Jest to dużo, jest to mało. Ale na naszą gminę 2 miliony to trochę można dróg wyremontować. Ale byłoby dobrze, abyśmy mieli przygotowane już jakieś pozwolenia, czy jakieś wytypowane przynajmniej drogi, aby z tych środków skorzystać, jak się tylko pojawia środki, jak się pojawia te środki. Ale do jakiego stopnia w tym roku te 2 miliony? Nie, ogólnie. Na tym trzeba dobrze. Ale już się właśnie to tak. Żeby dalej środki wystartować, to musimy mieć takie drogi wytypowane, przynajmniej tą taką kosztorysową, obliczoną, tam dokumentacji nie potrzeba. Pozwolenie, więc pozwolenie na budowę dróg trzeba mieć zgłoszenie. Między innymi to na pewno będzie wymagane. Wczoraj właśnie byłem na spotkaniu z Markiem Siwickim, ministrem rolnictwa, który oczywiście też był wdrażany do wszystkich programów. Chwalił się, że wczoraj został wdrożony pierwszy program środków europejskich, tak zwany program Młody Rolnik. Ale co właśnie mnie zastanowiło? Bardzo krótki czas przyjmowania wniosków. Zaledwie 2 tygodnie. I także tutaj, jak będziemy jeszcze przygotowani, to praktycznie możemy niczym nie mówić. Jeżeli będzie pozostać działania tak krótki czas, tak tutaj. I także tutaj właśnie takie kryteria między innymi są ministerstwo, że krótkie okresy przyjmowania na drogę. Okazał to program, że nie wiem. Także spotkanie z sołtysem Szybynia, tutaj Jankiem, z naczelnikiem oddziału ochrony środowiska panem Tomą oraz panem Adamem Barychem, pracownikiem Wydziału Komunikacji na drodze powiatowej na ulicy Dębowej. Jak wiemy, komisja tam już była niejednokrotnie, nasza komisja. W ostatnim protokole z komisji był wniosek, aby było się wspólne spotkanie komisji naszej, komisji powiatu dotyczące tych dębów na ulicy Dębowej. Ja przed ustaleniem tego spotkania najpierw się jeszcze skontaktowałem z panem Tomą, jak wiemy, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Starosta Powiatowego. No i zaproponował na początek, abyśmy się spotkali w takim
wąskim gronie przedstawicieli komisji, zarówno sołtys, dokładnie znający sprawę więcej rynkowej tych węgów, on jako naczelny Wydziału Środowiska i ten, który ma to wykonywać, pan Berek z Wydziału Komunikacji. I doszliśmy do tego, znaczy się tak, no tam jak wiemy komisja zaznaczyła, ile tam tych 13 do wycięcia, mówi, on może dać zgodę, znaczy zgodę. Oni procedura jest taka, że wie, że urząd starostwo postępuje do wójta o wydanie decyzji na ścięcie drzewa. Ale na tym się to nie kończy. Przy normalnej drodze na tym się kończy. Przy drodze powiatowej to idzie do tak zwanego DOŚ-u. Do opinii regionalnej dyrekcji środowiska. No i tu zaczynają się schody. To co on wie swojego doświadczenia, jak wiemy, pan Tomasz tutaj pracuje przy drzewach lata 98 roku jest naczelnikiem, ja się nie mylę od początku, że nie ma możliwości, abyśmy utrzymali ze względu na 10 lat. Po prostu nie ma takiej alternatywy, żeby to osiągnąć. I co zaproponował? Zaproponował tak, że sukcesywnie co roku będziemy usuwać po 2-3 drzewa, najbardziej takie już które zaczynają, no degradacja tego drzewa zaczynają odsunąć albo coś się z nimi robić, ale lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi. A poza tym jeszcze w tym roku, w miesiącu wrześniu, tutaj pan naczelnik, pracownik z Wydziału Komunikacji i Budownictwa, pan Berek, powiedział, że jeszcze we wrześniu dokona tak zwanej pielęgnacji sanitarnej tych drzew. I to właśnie nam na tym najbardziej zależało, tutaj, jak co wiem, tutaj rozmawiamy z mieszkańcami i mieszkańcy na to też przystali. Że po prostu te najbardziej zagrażające nogi usunąć, suche gałęzie, tego już jest bardzo dużo, że się tego tych suchych gałęzi, a tylko że taką pielęgnację, oni to nazywają sanitarną. No i myślę, że na tym pozostaniemy w tej chwili, zobaczymy jak to wyjdzie, już na tym drodze mieszkańców. Myślę, że powinno być dobrze. Na to wchodzenie w tę wycinkę to raczej nam zaczęli pobrać. Ale tu są jakieś drzewa wysoskali, bo jak teraz po tym górze tam było, to w sumie jakby tam nie szło o tym przejechać po tej drodze. Niech się zwali na jakiś dom, to gmina nie płaci, nie? Nie, nie. Gmina mówi o tym, że to jest starosty druga, że to jest jego, on ma taką samą świadomość jak i my, a nawet i większą, bo to jest droga i drzewa. To dobrze. To filmowaliśmy tego, co się dzieje. Także wiedzą o tej naszej, znaczy się tak, jak to otrzymali oczywiście z komisji. Mamy do siebie rzeczy, oraz na szczelniku Męsku Koszęcin Pani Kuchu. Przedstawiono nam ofertę tego samochodu, który jesteśmy zainteresowani. Oczywiście odbędzie się po drodze przetargu, bo to jest suma ponad 600 tysięcy. Aleśmy zapoznali się z ich ofertą. Ktoś to pokaże przetarg. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony. Mówimy, część środków jest naszych, część jest z urzędu, Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach. No i część Straż bierze tak zwany kredyt OSP Koszyci. I to było wszystkie informacje, jeżeli chodzi o mnie. Zresztą Panie Przewodniczący, przedstawienie. Mam pytanie. Jeżeli chodzi o te drogi, to są tam już jakieś kategorie tych drogi, czy... Na pewno będzie to oczywiście tam opisane, te drogi będą oczywiście jakieś, wiecie, że taka droga można będzie zaliczyć do poprawy lokalnej. Bo mam na myśli drogę na Lipkach, ale następna droga to jest przez Dolnik i taka za mało pogodnica, proszę mi się na co tu ma być. To... No, naprawdę kryteria tam będzie, nie przy Głoszaniu na wodę, bo tam będzie, że każda jedna droga będzie
dofinansowania do środków, ale nie wiemy, jak jeszcze nie znamy. To musi być najważniejsze na pewno pieniądze na Panie Przewodniczący, droga Wiśniowice, Piłka, to jest droga lokalna. A nie, powiatowa. Nie, to jest droga, to droga, nasza droga gminna. Jaskowa i druga. Jaskowa, tak. I ta droga na Piłka zaasfaltowana przez nas. I to jest, należy do drogi lokalnej. Czy nie dałoby rady z tym skorzystać i wziąć tej drogi ukryć, bo już jest fatalnym stanie. Trzeba na drugie bardzo dużo do remontu. Jeśli kolejności trzeba odrobić tam, gdzie ma wątpliwość. No, ale nie ma na ten remont, nie ma, bo ludzie się tam na was mają. Ponieważ nigdy drogi nie mieli, nie ma, bo się remontuje drogi. Do przedstawionych materiałów sesyjnych.
ściąganie zależności podatkowych przekazano sprawie zaległości za 2014 do Urzędu Skarbowego w Mińsku i stawiano tytuły wykonawcze na należności podatkowej śmieci. Komisja pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie w 2016 roku środków na realizację programu Biały Śląsk, to jest kwota 3264 zł. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał budżetowych na dzisiejszą sesję Rady Gmin. Mianowicie chodzi tutaj pani tam przedstawi sprawy związane z przeniesieniem środków na wykonanie strategii gminy na lata 2016-2020 w kwocie 15 tysięcy złotych oraz 15 tysięcy, 16, 2020, 25 tysięcy, oraz środki przeznaczone na użytki powiatowe w kwocie dofinansowanie środkami w kwocie 15 tysięcy złotych. Również w sprawach różnych zwrócono uwagę na mankamenty nowego kąpieliska w Szczecinie, między innymi Ciska Posadzka, miejsce łączeń śródlądowych, plaży zmywalnej, ostre krawędzie, głębokość tamtego skoku, że trzeba to wykonać. Zresztą myśmy doszli do takiego wniosku, że trzeba by to wszystko podpisywać, spotkać się, komisja budownictwa się spotka, wszystko zanotuje, no i trzeba przekonać do wykonawcy, żeby usunąć te niedociągnięcia. Okazało się, że jak w międzyczasie jeszcze rozmawiałem z panem dyrektorem, wystąpiła tam pewna awaryjność już tych urządzeń, czyli powiedzmy tam elektrozabory, zabory zwykłe, podtopienie tam tej przepompowni, nie? Także widzimy, że jednak chyba decyzja o tym, żeby uruchomić to w tej formie, jaka jest, chyba słuszna była, bo zobaczmy teraz ten wykonawca, to on nie może na nic to powiedzmy jakiegoś wybiegu szukać, była zima, że coś zostało w tym czasie uszkodzone, tylko zaraz nastąpiła eksploatacja tego obiektu i już takie mankamenty. Zresztą my dobrze wiemy, jak każdy prowadzi jakąś inwestycję, takie rzeczy się pojawiają, trzeba je po prostu wychwycić i usunąć. Następnie również uregulowano sprawę płatności zarzut. Pojawił się problem uregulowania w sprawie płatności za zrzut ścieków z ośrodkiem rehabilitacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Wiśniowicach. Myśmy, szanowni radni, ten temat już wielokrotnie podejmowali. No i trzeba by rozeznać, jest taka prośba, żeby rozeznać, ile oni tego zrzucają, żeby przynajmniej wiedzieć, co to są za kwoty. Nie, bo do tej pory starsi radni szczególnie wiedzą, że tam był problem tego, że oni mieli własną oczyszczalnię, oni potem ją zlikwidowano, Poszczęcin budowała w tym czasie nową, nie? I oni mieli przez pewien czas taką gwarancję, że będą zrzuty ścieków mieć za darmo, ale tam była nieokreślony czas tego wszystkiego, no a to już jest czas chyba ponad 20 lat, więc trzeba by po prostu ten temat zgłębić. Kolejna sprawa, dokonać kontroli przyłączyć do kanalizacji w Wiśniowicach, w Polsce Maja i Joanny Pieców, sprawdzić, gdzie nie podłączeni mieszkańcy rzucają lub wywożą ścieki. Okazuje się, że tam jest bardzo małe zainteresowanie, jeżeli chodzi o przyłączanie. I trzeba by po prostu. No ja nie wiem, panie wójcie, mi się wydaje, że skoro oni mają przyłącza, to nie są zobowiązani, tak? Do korzystania z tego przyłącza. Dokładnie tak. Trzeba by im określić czas i wyegzekwować. No to znaczy takich kodeksowych, to już przyszedłem na radę, terminów nie ma, bo ustawa jakakolwiek, ja nie doczytałem żadnego przepisu, który by regulował umowę do poddania. Takich terminów nie ma, natomiast no, z naszej praktyki powiem Państwu tak, jak ja tu przychodziłem, no to mogę tak powiedzieć, bo już trochę lat minęło, tu rekordziści w Koszęcinie nie poprzełączali się przez 8 lat, byli tacy. Więc poprzednia ekipa ten problem scedowała na zasadzie kto chce, to ma, kto nie chce, to nie ma, a kto się podłączył na lewo, to też było najlepiej. I tak to kwitło, proszę Państwa, więc myśmy z wielkim trudem jednak odkopali wszystkich tych właścicieli, którzy no, bywali właśnie tacy, jak szanowni radni mówię, że przez 8 lat się oficjalnie nie przyłączyli. Dzisiaj już takich historii moim zdaniem w Koszęcinie nie ma, jeżeli one są, to są naprawdę ewidentne wyjątki. Natomiast jest, czy
przynajmniej ja się staram pisać taki niepisany kodeks, na mocy którego do pół roku w zasadzie my nie robimy nic, czekamy, aż się podłączają. Jeżeli minie pół roku, to wysyłamy pozdrowienia czy pisma, które przypominają mieszkańcom o tym, że się przyłączyć trzeba. Jeżeli na to nie odpowiadają, to w tym momencie wysyłamy wezwania i już mamy pierwsze dwa, już tak powiem, sądy administracyjne, to akurat dotyczy Szczecina, ta sytuacja, gdzie długoborny gospodarzy przyłączyć się nie chce, są już po pierwszych wyrokach samorządowe kolegium odwoławcze, które podtrzymuje linię orzeczniczą swoją własną zresztą i nasze stanowisko, że obowiązek przyłączenia jest. Czyli tam, gdzie jest kanalizacja, nazwijmy rurowa, gdzie jest, tak mówiąc, prosto rura kanalizacyjna, tam jest też i obowiązek przyłączenia się, jeżeli przyłącz jest wykonany. Natomiast do najbardziej opornych może być sankcja w postaci decyzji administracyjnych do 5000 zł. Takie mam, bo można nie wiem, znaczy wystawić tym, już się nie podłączą. Patrząc na to jeszcze inaczej, jeżeli on tam przez 3-4 lata się nie podłączy, to jak na końcu zapłaci 5000 zł, to i tak nam się raczej nie będą zgadzać. Bo przez te kilka lat mniej więcej takie kwoty można uzyskać z odpływu. Więc biorąc pod uwagę, że może nie wszyscy mogą naraz, może nie wszyscy mają jednakowe zasoby finansowe, może czasami są jakieś kłopoty, jeżeli się to przyłącze do roku pojawi, no to uważam, że nic nie się nie dzieje. Natomiast wszystko, co jest powyżej roku, to już jest niedobrze i w tym momencie przyłączyć się trzeba, a obowiązek przyłączenia jest. Dziękuję bardzo. Również po rekultywacji wysypiska w miejscowości Sadów pojawił się problem szczurów. Nie wiem, czy to nazwać plagą, czy nie. Nie wiem, tam dochodzi do tego, że są osoby, które twierdzą, że po kilkanaście sztuk już tam powiedzmy unicestwilo, jak to tam nazwać, w związku z tym mieszkańcy wnoszą o przeznaczenie z budżetu gminy środki na zakup tutaj do szczurów, nie? Żeby też się jeszcze bardziej do tego zbliżyć. To wszystko, dziękuję bardzo. Proszę pana, przedstawiciel Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji Infrastruktury Rolnictwa, Ochrony Środowiska jest 15 dnia 18 sierpnia. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek pana Janusza Kosmała w sprawie zbycia nieruchomości i zabudowania stanowiące masę gminy Koszyce położenia na spiskach przeznaczenie na lokalizację Kujmi, która stanowiłaby zakład edukacyjny w sprawie wiążącej ze zmian planu przestrzennego do tego fragmentu terenu. To jest ten teren, jak się dopadł, który jest tylko pociągnięty. Ustalono. Komisja stoi na stanowisku, że nie podejmuje żadnych działań związanych ze zmianą przeznaczenia lub przeznaczeniem gruntu, gdyż nie leży to w interesie gminy. Wskazana nieruchomość pozostanie w zasobach gminy. Komisja Wolności zapiniała wniosek pana Marka Piątka w sprawie dzierżawy od gminy Koszyncin działek o gminie ewidencji tam taki obręb Cieszowa na okres 3 lat. To jest taki wąski pas należący do gminy, jak się jedzie do Hadry po prawej stronie. I to po prostu jak to wydzierżawuje, to wtedy wydzierżawił taki dom i ma gospodarstwo, i wtedy to będzie bardzo lepiej to gospodarstwo funkcjonowało. Dlatego komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek pani Małgorzaty Wyczka o wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność gminy Koszyncin na okres 2 lat, po odebraniu 1 maja w Kielcach, numer ewidencyjny taki i taki. I sprawa dotyczy gruntu o powierzchni 49 m sześciennych. To pani tam chce jakieś wioski ostawić przy sobie. Nie, 49 m2. I tam jeszcze ta pani musi jakieś 1,5 metra się cofnąć gdzieś tam po to. Był tu radny kolega z przewodniczącym mieliśmy w tym miejscu i to wszystko ustawiono. Komisja rozpatrując wniosek Kancelarii Rozwiązania Katowice w sprawie, która się nazywa prawo pierwokupu, stwierdza, że prawo pierwokupu przysługuje, a to chodzi konkretnie o głosy, facet ma tam taką działka, dzierżawioną. I proszę? Legendowy. I skierowano to pismo o pierwokup, jeśli chodzi o gminę, ale to jest taki właśnie takie gmina tak podpisała, że kierując się potrzebami rozwoju gminy oraz zasadami gospodarki w zakresie innego zasobu nieruchomościami, stwierdza, że brak zasadności, celowości wykonania prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości z
to decyzja komisji o nie skorzystanie z prawa pierwotnego. Czyli gmina nie zainteresowana pierwotnie. Nie skorzysta. Grunt zawsze będzie przez 99 lat czasem do Skarbu Państwa. Sprawy pierwotne. Ostatnio odbiorze w dniu 20 sierpnia pasa drogowego na rogi 903 i 907. To jest tej drogi w Szczepinie i tu nie wiem, czy tam radny byli, czy tam... Chodzi o firmę, która wykonywała obrzenia. Tak, bo to kamie. To wczoraj chodzili tutaj. Wczoraj chodzili tutaj. Komisja pozytywnie zaopiniowała egzamin materiałów i projekty uchwały na dzisiejszą sesję. Rady Gminy nie wnoszą do nich uwag. Złożono wniosek o naprawę i zaasfaltowanie przekopu na ulicy Pierwszego Maja w Dźwignicach. Odgłosi się Piaskowy. Na wniosek radnego tutaj właśnie kolegi sobie. Ustalono nas. Na następnym posiedzeniu komisja dokona przeglądu ulicy Nowogródzkiej i podniesienie pod kątem wykonania chodnika. Są pytania, tym, że na komisjach było omawiane, to nie widzę pytań.
poprawek. Zmian w budżecie gminy na 2015. Nie wiem, czy pan Kamil będzie to przedstawiać, bo może wszystkie komisje przedstawione. Także od razu przechodzimy do uchwały. Jest za podjęciem uchwały 91. Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Komisja 92-93. Rady Gminy Koszyńców, zalecenie 1 sierpnia. W sprawie stanu 2015 rok. W paragrafie pierwszym, to co było przedstawione w komisjach, sam komisji zostało niezmienione. Przesunięcie wykonali się na zmiany na wykonanie strategii Trybunału Godzin 2016, 2025, tak, 2020, Radni 2025, zmiana. Zabezpieczenie środków na wyżynki w prawie przyjęcie, paragrafie gminy wykonamy zgadza się w uchwały gminy, paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do uchwały 98 w sprawie zmiany wyroku prognozy finansowej na lata 2015-2018. Tutaj zapewne punkta została zmieniona na prognoza. Czy został przedstawiany na komisjach? Są pytania. Kto za podjęciem uchwały 98, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Podjęcie uchwały 98 na gminie Koszyńców. Na 1 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wyroku prognozy finansowej lata 2015-2018. Rada Gminy uchwała, co następuje w paragrafie pierwszym. Dochoda zmian w wyroku prognozy finansowej lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały oraz objaśnieniami. W paragrafie drugim dochoda zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć do dwóch pierwszych lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały oraz objaśnieniami. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały oraz objaśnieniami w paragrafie czwartym uchwała pozycji przedsięwzięć podjęcia. Przechodzimy do uchwały 99 w sprawie przyjęcia powiązanej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycinie. Czy są pytania do tego sprawozdania? Proszę. Panie, ja nie mam, tylko zwróciłem uwagę na... No nie wiem, o co chodzi, prawda? Żeby to się nie powtórzyło w przyszłym roku. Po prostu musi pan dyrektor zrobić to, aktualizację. Pan kierownik mówi, że... No. Zostanie przekazane panu dyrektorowi. Myślę, że następnym roku to będzie nie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 99, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, podnieść uchwały nr 99. Rady Gminy Koszyńców na 1 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycinie za 2014 rok. Prawie pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycinie za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały w zasięgu uchwały w paragrafie trzecim uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do uchwały nr 100. Zmieniającej uchwały w sprawie udzielania beneficjentów dotacji. To też było uchwalenie omawiane na komisjach, tak? Tylko, że tam też jest jeden punkt. Jeszcze jeden punkt. No bo ja to zostałem mailem, a do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Koszyńców. Paragraf pierwszy.
Uchwała nr 88 przejdziemy w 2013 lata gminy Koszyki 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad udzielania wyrażenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych w rejestrze zabytków położonych na obszarze gminy Koszyki wprowadza się następujące zmiany. W punkcie pierwszym, w paragrafie pierwszym, wyda się punkt pierwszy, punkt czwarty, piąty i szósty. W punkcie drugim, w paragrafie ósmym, wyda się punkt pierwszy i czwarty. W punkcie trzecim, wyda się paragraf dziewiąty. W paragrafie 10 ubiera się ustęp 4. W paragrafie 11 otrzymuje brzmienie. W przypadku częściowego, całkowitego niewykonywanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część wskazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Bardzo ważne. W punkcie 6 wyda się paragraf 12. W paragrafie 12 wykonanie uchwały na się metody gminy Koszyki. W paragrafie 3 uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przechodzimy do punktu 7. Informacja o złożonych interakcjach, czytamy składanych interpelacje. Widzę, wchodzimy do punktu 8. Zapytania, wnioski, oświadczenia radnych. Innych stowarzyszeń, organizacji, kto po prostu będzie odpowiedzialny bezpośrednio za tą, za przygotowanie tej strategii i kto może lub będzie partycypował przy określeniu założeń do tej strategii. Chyba, że to pani sekretarz na to jest na ten temat. Dokumenty strategii zostały ogłoszone na WIP-ie. W tej chwili spływają oferty. Do 28 sierpnia mają spłynąć oferty. Termin zakończenia strategii jest 15 grudzień, dlatego chodzi nam o to, żeby po prostu nie było, była ciągłość. Nasza się kończy 31 grudnia obowiązująca strategia i już od 1 stycznia mógł pracować na nowej strategii. Oczywiście całość będzie wykonywała firma, która zostanie wyłoniona z tych ofert, które spłyną. Jest duże zainteresowanie, muszę Państwu powiedzieć. Będą przewidziane, bo niestety teraz tak już jest, że są będą przewidziane konsultacje społeczne. Jak te konsultacje społeczne będą przebiegać, będą to spotkania mieszkańców, będzie informacja na WIP-ie, będzie można składać różnego rodzaju informacje, będziemy organizować najprawdopodobniej łącznie z tą firmą, to będzie firma prowadząca spotkania szkolne z przedstawicielami poszczególnych organizacji. Będzie to w ten sposób, że każdy będzie mógł się wypowiedzieć, no co by w danej miejscowości widział, co dla niego jest najważniejsze w okresie do tego 25.2025, do tego okresu czasu, prawda? Strategia będzie monitorowana, do strategii będą wnoszone poprawki, bo tak to się odbywa. Monitoring też tej firmie jest zlecony, będzie zlecony także, no powinno to tak funkcjonować jak każda inna strategia, że na pewno nie odbędzie się to tak, że my będziemy coś tam sterować za wielka, tylko oni są zobowiązani przeprowadzić właśnie te konsultacje społeczne, uzyskać te materiały od podmiotów, tych oddolnych, powiedzmy sobie, i na tej bazie tworzą tą strategię, opracowując analizy SWOT, obrazowując wskaźniki, przewidując, co jest ważne, co jest rozwojem gminy, co jest hamulcem gminy, no tak jak się opracowuje strategię. Także na pewno to będzie i ogłaszane w prasie, i na stronach internetowych, i w jaki sposób firma będzie musiała dojść do Państwa. Proszę, a ja do tej strategii, tak bo ludzie widzieli na to, jest taka sprawa. W sprawie rozwiązania naszego bezrobocia w gminie i grupy. W sprawie miejsc pracy. I byłoby dobrze, żeby my wystarczyli taką strefę ekonomiczną,
naszej gminie, żeby ułatwić przedsiębiorcy na inwestowanie w naszej gminie. Żeby tak to jakoś dużo skorygowało. Żeby na tej gminie gdzieś jakaś teren czy strefa ekonomiczna, żeby takie coś wzorowało w naszej gminie. Dziękuję. Ja rozumiem, że to deklaracja pana redaktora, ale trudno mi się ustosunkować, ale przyjmuję do wiadomości. Proszę bardzo. Aktualna pora i sucha pokazała, że niestety, ale łazy zostały odcięte od wody. Doprowadziło to do tego, że nawet firma Ecosan, uprzejmości Ecosan, skorzystali rolnicy, którzy po prostu z hydrantów pobierali wody dla gospodarstw. To jest taka prośba, myślę, że wrzesień by był to odpowiednim czasem, by jednak ogłosić ten projekt budowy wodociągu na Łazy. Mamy na to przeznaczone środki finansowe. Panie wójcie, myślę, że one jeszcze leżą tam, pani skarbnik na koncie budżetu. Część już nie leży, bo tak za mało by to dołożymy, ale chodzi mi o to, że jednak tym problemem się trzeba bardzo poważnie zająć. A tym bardziej, że od nowego roku prawdopodobnie rozwiąże się wolę projektów, do których możemy przystąpić, unijnych, więc to chyba będzie jedna z podstawowych, albo z podstawowych argumentów, mając taki panie wójcie projekt. Więc bardzo bym prosił się rozważyć ten projekt, nakazać jakiejś osobie funkcyjnej, by jednak ogłosiła to no i przygotowała. Bo naprawdę nie tylko ten rok, ale dwa lata wcześniej również powtarza się, że jednak zasób wód gruntowych się znacznie obniża i my jako Łazy, jako jedyna miejscowość w gminie, no, możemy być pozbawieni wody, a szczególnie rolnicy, bo to do gospodarstw rolnych jeszcze mamy, ale jeżeli chodzi o bardzo poważne, a nie mamy rzek niestety, nie ma co czerpać wręcz. Ale ładnie się stał zacieplanie. No, a to był stan przyszłego. On i tak wysyłał. Tak, panie przewodniczący, mimo zastanowienie się na tym problemie. Chcę dogodzić się ten problem, już jest, że tak powiem, zgłoszony do kilka lat, myślę. Nie jest rzeczywiście to sprawa tego, tej sesji. Tylko tam, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo tutaj też chodzi o to, że tutaj są położone łatwo, że jak są położone po przeboczu. Teraz moim zdaniem, żeby do tego wodociągu, do tego projektu przystąpić, to oczywiście trzeba to zrobić. Moim zdaniem powinniśmy jednak zorganizować spotkanie z mieszkańcami Łask, żeby to oni, proszę Państwa, Szanowna Rado, zadeklarowali poprzu wody, bo tutaj chodzi też o to, że ta inwestycja nie będzie tania, że robiona być musi, to chyba raczej my się z tym zgodzimy. Natomiast chodziłoby też i o to, że jeżeli już ten wodociąg wybudujemy, to żebyśmy wiedzieli, co się podłączy. Mieliśmy na przykład do kanalizacji sanitarnej, gdzie ja tam te wizje 5000 roztaczałem przed radą. Tutaj oczywiście nie ma żadnych przymusów. Jest to absolutnie dobrowolne. Zatem my musimy policzyć z jednej strony koszty budowy wodociągu, a z drugiej strony musimy, jak to fachowcy mówią, obliczyć sobie rozbiór tej wody, żebyśmy wiedzieli, na jakich zasadach to będzie w przyszłości funkcjonowało. I druga, niezwykle moim zdaniem ważna sprawa, którą trzeba by też od razu przed przystąpieniem do projektu powiedzieć, że z racji właśnie kształtowania gospodarstw w tej jednej miejscowości, te lajtungi, mówiąc tak obrazowo, muszą iść na różne szagi, czyli po prostu nie pójdzie to najkrótszą drogą, nie pójdzie to po drogach, bo wtedy nam to znacznie wydłuży nitki wodociągowe, a przy spodziewanym jakby normalnym rozbiorze, no będzie to gdzieś te nożyce jeszcze większe się rozbiją, a więc musiałaby być zgoda mieszkańców, żeby oczywiście za ich wiedzą i zgodą, ale żeby byli przygotowani na to, że będziemy mogli oczekiwać przejścia na te szagi, jak to się mówi popularnie. No i też z uwagi na ostatnie orzecznictwo, ostatnie jakieś trendy, jeśli to jest dobre słowo w tym momencie, odszkodowawczo, że tak powiem, własnościowe, te wodociągi trzeba wpisać w
czyli obciążenie wieczyste przyjmowe, a to dlatego, że coraz więcej prasa fachowa donosi, że no, w tej chwili jest taki standard projektowania, że jak się przechodzi przez tereny obce, to trzeba mieć zgodę. Z jednej strony tą zgodę można mieć, ale one wiadomo, one z dokumentami po 10-15 latach przepadają, bo ta dokumentacja idzie do archiwów. Tam przeleży 15 do 20 lat, znowu jest zmielona, no i po 30 latach już najczęściej wnuczek przypomina, dziadka już nie ma, bo już dawno umarł, że on się na nic nie zgodził, a rura biegnie przez niego. I takie oszukiwanie w takiej to nam należy. Więc takie są w tej chwili jak kiedyś oczekiwania prawne i te dwa kroki na wstępie to trzeba jasno wyraźnie przedstawić i dopiero po uzyskaniu wstępnej akceptacji mieszkańców rzeczywiście trzeba ten projekt robić. Jest też prawda, że mamy te projekty ZIT-owskie, jeśli chodzi o wodociągi, tam jesteśmy jako gmina wpisani, więc jeżeli będziemy robić stację uzdatniania wody, będziemy łączyć tam gdzieś te wodociągi, możemy do tego Więc to jest. Czyli to spotkania też nie. No ja myślę, że jak będzie ku jesieni spotkanie bliskie, bo takie musi się odbyć, znaczy musi, więc nie musi, ale chyba dobrze by było, żeby się odbyło, to też trzeba no by było problem z tym, że no poruszyć. Ale no, musiałaby być ta następna zgoda i ta wiedza o tym, jak to zorganizować. Dziękuję. Ja może nie w temacie. Wiem, że zaczęły się rozmowy i była spotkanie na terenie pana Pita, tutaj nie było i Słotysa. Pracownikami gminy, bo jest pewne rozwiązanie, że chodzi już na razie na tą chwilę ulicy Dworcowej, bo to pan przedstawił, co jako taka komisja jest. No ta komisja zawnioskowała, prawda, że robimy tylko na naszym własnym odcinku. To znaczy tak byśmy chcieli tą sprawę rozwiązać, może to powiem jeszcze od początku, to było jasne to, że panie sobie sprawę walnej, tylko z pracownikiem rozpatrywała. Tam, gdzie jest nasza własność, czyli mówiąc jeszcze inaczej, od ulicy Kolejowej aż po ulicę Krzywą, tak? Na granicy Krzywa. Tak, tam byśmy zrobili, powiedziałbym, normalną drogę asfaltową, czyli z tymi wszystkimi atrybutami drogi, która stanowi o tym, że jest to droga osiedlowa, czyli tam, gdzie potrzeba poprawy odwodnienia, tam potrzeba, tam zrobimy ten kawałek odwodnienia, tam, gdzie potrzebne krawężniki, będzie krawężnik. Tam, gdzie poprawa rogu, i tam, gdzie jest ta główna rura, która idzie na ten korektor w stronę kolei, tam to trzeba będzie przełożyć. I na to oczywiście standard w postaci odpowiedniego tam pruszywa, podbudowy i asfaltu o standardzie osiedlowym. I tą drogę moglibyśmy wykonać, no najprawdopodobniej będzie to jednak ten system przejściowy, czyli byśmy zaczęli jesienią, a skończyli, no nie wiadomo kiedy, bo ulica Krasińskiego to nam się tak, że taką naturę pozwoliła, że szybko żeśmy ją zrobili, nawet zimą, żeśmy ją skończyli i wszystko dobrze poszło. Jak będzie ten rok, nie wiemy, więc trzeba się zgodzić cierpliwość, to może być nawet gdzieś późna wiosna przyszłego roku, ale prace wyruszyły. Natomiast druga sprawa, czyli tutaj od ulicy Kolejowej w górę, doszliśmy do wniosku, że no, z uwagi na to, że sytuacja z koleją się przedłuża, ja nie wiem, czy Rada Wiara tam kiedyś doszły do mnie taki sygnał, że Borony tam chcą mieć po tej nowej schetynówce, bo oni tam są też tory robią z Boroną, myśmy się tam odgrażają, żeby tylko chciał dojeździć. A pan wójt i społeczeństwo Borona wybudowało moim zdaniem piękną drogę przy kolejach. No ale powiedzmy, że to jest tylko dla nas takie memento. Chodzi generalnie o to, że dopóki jednak ta kwestia się nie wyjaśni, to proponujemy na razie taką drogę na zasadzie na stałe, na stałe, ale do czasu skończenia drogi, czyli można to zrobić czasowe rozwiązanie do czasu skończenia programami z kolei. Żeby zrobić z tego detrytu, nasypać, może to będzie rzecz, bo co to wszystko chodzi, bo nie będziemy tego korytować, bo nie ma sensu na dwa lata robić, tylko po prostu będzie to troszeczkę może globelka, bo tak to trzeba będzie powiedzieć. Ale na tej kolejowej
nawarcujemy, skropimy to z smołą i taką drogę, taki chodnik drogowy moglibyśmy zrobić. Na dużo samej góry od strony ulicy Lublińskiej, żeby te ciury generalnie pokleili. Tak byśmy czekali, aż kolejarze rozwiążą swoje własne problemy, bo naprawdę to zaczyna być już takie nieprzewidywalne. Przepraszam. Ale też było no to byśmy zrobili z nim roku. To była taka wersja online, powiedziałbym. I to by było jakby tak natychmiastowo. Zrobimy to i będziemy czekać, aż się kolejarze nie upomnieli. No, to jest nasz przepraszam. Proszę Państwa. Jako koordynator właśnie tej lokalnej grupy działania Zielony Śląsk chciałam poinformować, że 14 września, to teraz nie pamiętam, która to była godzina. Podamy, bo będzie to rocznie zapamiętowane, znajdzie się to również na stronie internetowej. Ale taka gorąca prośba, 14 września będzie to u nas spotkanie właśnie z ludźmi, którzy będą opracowywać strategię lokalnej grupy działania. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy w tym spotkaniu uczestniczyli, ponieważ oni też będą zbierać wszystkie nasze uwagi, wszystkie nasze oczekiwania, bo słuchajcie Państwo, ta strategia jest podstawą później do składania wniosków. Wniosek musi być merytorycznie związany z tym, co umieścimy w tej strategii. Dlatego ja bardzo gorąco zapraszam do wzięcia udziału w tym spotkaniu, aby namawiać przedsiębiorców, namawiać rolników, namawiać stowarzyszenia, żeby na to spotkanie przybyli. To będzie spotkanie tutaj w Domu Kultury 14 września. Godzinę to jeszcze będzie na plakacie, bo teraz nie wiem, czy to była 17 czy 14. Nie pamiętam, Panie Radny. Po prostu, ale to będzie już rozplakatowane. No, tylko proszę zwracać uwagę, proszę, bo i na stronie internetowej to się ukaże, i plakaty będą w osiach, żeby po prostu grupy te oddolne zachęcić, żeby tu do Domu Kultury przyszli, bo nasza dyskusja tutaj też będzie niezbędna. Co sobie tą strategię wsadzimy, to później na bazie tego będziemy mogli sobie składać wnioski. Także dziękuję bardzo. Ja jeszcze do Pana Pyta, jak się przedstawia sprawę przejęcia ulicy Dworca Kolejowego w Śląsku? Generalnie, Szanowny Rady, Panie Radny, prowadzimy te negocjacje. Ja myślę, że one wybierają do szczęśliwego końca, bo przypomnę tylko tam o tej odpłatności za pozostawione już po spisaniu aktu notarialnego kable, bo tam najwięcej jest kable różnych przekrojów energetycznych naszych, że tak powiem, przyszłych gruntach, jeśli można tak powiedzieć. Osiągnęliśmy już porozumienie z polskimi liniami kolejowymi, mamy ten projekt spisany, mamy spisane porozumienie z PKP Energetyka. Zostało nam jeszcze do spisania porozumienie ze spółką PKP Utrzymanie. Tam chodziło o podanie średnicy i kabla, bo dzisiaj tego nie zrobili. To utrzymanie nas w tej chwili trochę trzyma. Natomiast rozwiązaliśmy sprawę z PKP Nieruchomości i z PKP Dworce. Tam właściwie mówię szczerze, za dużo z nimi do rozmów nie było, bo się okazało, że oni jak PKP Dworce w ogóle nic, a jak chodzi o PKP Nieruchomości, no to sami to się już doprowadzić do skończenia całej tej operacji. A zatem jesteśmy w przededniu podpisaniu aktu notarialnego o przekazaniu. Ale formalnie jeszcze nie mamy. W tej sprawie, bo tak, już chodzi o uwagę, na mowa też o zgłaszaniu rolników, jeśli chodzi o staty na zysku, ale powiem to na sobie. Więc tak, właśnie przeczytał, że gmina Lipie w powiecie kubuckim została uznana przez wojewodę jako klęska żywiołowa. Ale to był błąd, dlatego że ta pani wójtko złożyła wniosek na podstawie 26 wniosków rolników. To był błąd po prostu tak. W naszej gminie wiem, co zostało zgłoszone na Nie, to by było. Ja jeszcze mam taką
Powiatowy, tak? Ale ja bym nie dostał tego. Poważnie oczywiście, znaczy siedzę, co tam zaproszę, zaproszenie poważnie do uczestnictwa, bo się z tym udziałem, wiecie, że powinienem się nie szukać, a na pewno szukać, bo wiadomo, co chodzi. Tak poza tym, panie przewodniczący, będzie to raport tego rzędu zorganizowania jakiś transport tam? Po co ci piszę, Nie ma, zamykam sesję, radę, nie ma.